Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać na temat astrologii, horoskopów. Może nie tyle porozmawiać, chciałbym Ci przekazać ważne informacje. Nie dotyczy to oczywiście horoskopów takich, które można przeczytać w gazecie. To jeżeli chcesz, możesz sobie czytać dla rozrywki, natomiast według mnie, przynajmniej moim zdaniem, nie jest to zbyt dużo warte, nie trzeba na to zwracać specjalnej uwagi. Chodzi mi o prawdziwą astrologię, o prawdziwe horoskopy, o układy planet. Mam dla Ciebie dzisiaj dwie bardzo ważne, jedną nawet powiedziałbym niemalże sensacyjną informację, jeżeli o tym nie wiesz. Ta informacja sensacyjna to będzie, jakim jesteś znakiem zodiaku. Być może przez całe swoje życie jesteś w błędzie. Może jesteś zupełnie innym, spod innego znaku zodiaku, niż Ci się wydawało przez całe życie. O tym powiem na początku. Potem troszeczkę sprostuję charakterystyki znaków. Nie zawsze, nie do końca w naszym powszechnym mniemaniu są one trafne. Sugerujemy się obrazkami, sugerujemy się różnymi dziwnymi rzeczami. Tu jak we wszystkim wróciłbym do źródeł i powiem Ci w skrócie, w dużym skrócie, jaki znak jest jaki. Informacja pierwsza. Jakim jesteś znakiem zodiaku? Jest to informacja pewna, sprawdzona. Jest to informacja od osoby, która doskonale na tym się zna. Jeżeli Twój horoskop był sporządzany przez profesjonalnego astrologa, przez kogoś, kto się tym zajmuje na poważnie, najprawdopodobniej masz dobre informacje. Natomiast jeżeli sądzisz tylko po dacie urodzenia, to jesteś w błędzie. Powiedzmy, jesteś osobą urodzoną 4 lipca. Myślisz, że jesteś rakiem? Nie. Chyba, że urodziłaś się w którymś z państw równikowych. Już niektórzy zaczynają domyślać się, o czym będę mówił. Chodzi o nachylenie osi ziemskiej. Czym jest znak zodiaku? Jest to odzwierciedlenie układu planet i wzajemnego oddziaływania w momencie Twojego urodzenia. Te popularne daty, popularne znaki są uniwersalne. Są opracowywane na podstawie danych dotyczących równika. Natomiast, jak wiesz, Ziemia jest pochylona. U nas to pochylenie, jeżeli jesteś osobą urodzoną w Polsce, odgrywa dosyć duże znaczenie, jest spore. Trzeba by, żeby ten znak zodiaku określił Ci profesjonalny astrolog. Tego tutaj nikogo oczywiście nie polecam. Nie mam zamiaru nikogo reklamować. Natomiast nie musisz czekać, powiem Ci mniej więcej. Mniej więcej to będzie jeden znak do tyłu. Więc osoba urodzona w Polsce 4 lipca najprawdopodobniej będzie spod znaku bliźniąt, a nie raka. Ascendenty, znaki wschodzące, tutaj się niewiele powinny różnić. Na temat tych ascendentów i domów jednak zapytaj się profesjonalisty. Natomiast ogólnie możesz przyjąć, że jesteś spod znaku zodiaka, który poprzedzał ten, który był Ci wbijany do głowy przez całe życie. Zobacz, tu się zgadza to, co mówiłem na innych filmach. Chodzi o to, żeby nic nie wierzyć tak do końca. Uwierz w niewiarę, pamiętasz ten film? Wszystko sprawdzać. Dokopywać się prawdy. I o to, że nic nie jest zdeterminowane. Postępujesz tak, jak, jeżeli wierzysz oczywiście mocno w te znaki zodiaku, jak Ci dyktuje charakterystyka znaku zodiaku. A tymczasem okazuje się, że jesteś zupełnie innym znakiem. Więc tutaj ta Twoja niewiara, to Twoje poszukiwanie zostaje nagrodzone. Cóż, powiem teraz Ci krótką charakterystykę. Tak jest naprawdę. Na przykład ryby, wydaje nam się, że to są osoby niezdecydowane. Jedna płynie w jedną, druga w drugą. To jest tylko obrazek. Krótka charakterystyka wszystkich znaków, specjalnie dla Ciebie. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od barana. Baran jest znakiem zodiaku, kojarzy się z upartością, za sklepieniem. Tymczasem to nie chodzi o to. To jest charakterystyką główną barana, jest dążenie do celu. Dążenie do celu jest zawodowym liderem, może za sobą pociągnąć innych. To jest główne. Baran dąży do celu, nie jest uparty. Tak może być odbierane.
to jest bardzo dobry znak dla osób poszukujących, dla osób, dla zawodów, które wiążą się z osiąganiem pewnych celów, dla liderów, którzy mają za sobą pociągnąć innych. Weźmy następny znak. Byk. Byk kojarzony z lekkim otępieniem, z nieruchliwością, też z takim uparciem. Tymczasem byk to jest stabilność. Może dlatego kojarzy się z uporem, że jest stabilny. Jest to osoba bardzo stabilna, ale osoba, która zwraca uwagę na wartości intelektualne. Dobry jest to znak dla osób, które chcą coś osiągnąć w sferze intelektualnej. Następnie mamy bliźnięta. Bliźnięta, znak rodzinny. Osoba spod znaku bliźniąt jest bardzo rodzinna, ale równocześnie bardzo komunikatywna. Powinna zajmować się rzeczami, które wymagają komunikacji międzyludzkiej. To jest jej przypisane. Międzyludzkiej, między różnymi innymi istotami też. Bliźniętom jest przypisana komunikacja. Dla nich bardzo dobrym zawodem, bardzo dobrym zajęciem będzie praca w mediach, pisanie książek. Następnie co mamy? Rak. Rak, niby taki wycofany, prawda? W naszych pojęciach wycofany, nieufny, wręcz przeciwnie. Rak jest naturą otwartą. Otwartą, gotową do przyjmowania argumentów innych osób. Naturą artysty. Artysty ze względu na swoje fale uczuć. Rak doświadcza czegoś takiego jak fale uczuć. Natura otwarta, artystyczna. Weźmy lwa. Lwa, no tutaj dosyć wszystko się zgadza. Lew jest królem. Dewizą lwa jest: patrzcie na mnie i podziwiajcie mnie. Panna. Kojarzy się z porządkiem. Czy tak jest? Panna jest przede wszystkim pracoholikiem. Jest pracoholikiem, z tym, że chce i dobrze się sprawdza w pracy, gdzie ma wykreślone ramy. Masz zrobić to i to. Może to robić 12 godzin, ale musi mieć powiedziane, co ma zrobić i jak ma zrobić. Waga. Niby nie tak, nie siak w naszym pojęciu, ale to jest znak, którego charakterystyką jest balans. Balans zarówno w życiu wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Jest to znak, który potrzebuje wyważenia. Stara się wyważyć wszystko i żyć w świecie wyważonym, uporządkowanym. Skorpion. Mówią, że wredny? Mówią, że złośliwy? Nie. Nie. Skorpion jest po prostu znakiem, który usiłuje w każdej sprawie, w każdym człowieku do głębi dogrzebać się do wnętrza, do głębi istoty. Próbuje poznać całą prawdę wewnętrzną. Dlatego może jestem tak dziwnie kojarzony. Strzelec. Strzelec, niby taki hopsiu. Dzisiaj podejmuje decyzję, że jutro wyjeżdża na stałe na Jamajkę. Ja wiem, czy tak. Może. Główną naturą strzelca jest odnajdywanie siebie. Strzelec odnajduje się w religii, w filozofii, na uniwersytecie. Jest bardzo dobrym nauczycielem, jest bardzo dobrym kaznodzieją. Jest osobą, która bardzo dobrze i chętnie przekazuje to, co myśli i uczy tego, co wie. Weźmy następne znaki, zostało nam już niewiele. Koziorożec. Prawo. Porządek. Dyscyplina. Koziorożec będzie bardzo dobrym policjantem. Będzie bardzo dobrym kierownikiem wyższego szczebla. Będzie pilnować przestrzegania prawa. Będzie zaprowadzać porządek. Będzie w stanie utrzymać dyscyplinę. Ale będzie w stanie utrzymywać dyscyplinę nie w sposób nachalny, nie w sposób gwałtowny. Po prostu to jest w jego naturze. Przyjdzie to w sposób naturalny. Wodnik. Wodnik chce zmienić świat. Jeżeli jesteś wodnikiem, twoim powołaniem jest zmienianie świata, wprowadzanie ulepszeń, pomoc innym. Wodnik szuka spraw ponadnaturalnych. Chce ten świat zmienić na lepszy. I ostatni znak, jaki nam został, to ryby.
Ryby żyją w swoim świecie. Ryby to jest znak osób, które niewielką wagę przywiązują do otoczenia, nie bardzo poddają się wpływom zewnętrznym. Może dlatego wydają się chwiejne, bo ludzie ich nie rozumieją. Ryby żyją w swoim świecie, swoim wewnętrznym świecie, które budują. Jest im tam dobrze. Także pamiętaj, sprawdź, jakim jesteś znakiem. Prawdopodobnie, najprawdopodobniej, tam są różne niuanse, nie jesteś tym spod tego znaku, spod jakiego ci się wydaje, że jesteś. Najprawdopodobniej musisz trochę zmienić wyobrażenie o sobie. Zobaczysz, to będzie pasować. To będzie bardziej pasować do ciebie. Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film pomoże ci lepiej żyć, lepiej rozumieć świat. Z większą radością się po tym świecie poruszać. Zapraszam cię na inne moje filmy. Zapraszam cię do subskrypcji kanału. Tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.